Witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Dominator. Dzisiaj zaczynamy grę FIFA 14 Ultimate Team, nową grę, nowy skład, nowa historia, nowy tryb, nowa FIFA i tak dalej. Wczoraj sobie pogrywałem, ale nie nagrywałem, ponieważ nie miałem jak nagrać. Jeszcze mi zostało dwa mecze w tej 10 ligi. Tak prezentuje się aktualnie mój skład, który używam teraz. Jest pod formaty 4-4-2 z Bangalą, którego trafiłem w paczce, co widzieliście. Sisse, którym trafiłem w paczce. Tak, to reszta jest kupionych zawodników i są bardzo dobrzy. Sprawdzimy, jak się sprawdzą w tej formacji, ponieważ jeszcze nie grałem właśnie tą formacją, więc składzie wygląda ciekawie. Nie będę wam go opisywał dokładnie, bo on jeszcze nie skończony. Dopiero jak coś zrobię jeszcze, to tak będzie. Weźmiemy sobie strój Atletico Madryt. Gram z ziomalem, który Galacticos FC 4-1-2-1-2. To jest liga portugalska. Tani składzik do 10 tysięcy. Dobrzy gracze, niedrodzy. Więc jeżeli na początek to taki skład, jaki ziomek zrobił, jest bardzo dobry. Widzimy nową prawę graficzną, czcionkę zawodników. Inaczej się kompletnie gra niż FIFA 13 Ultimate Team. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Na razie ogarnąłem, jak się w to gra, ale ciężko jest inaczej. Kurde, nie to chciałem. Przyzwyczajenie jest bez. Jest inaczej. Dużo się zmieniło. Nie wiem, czy najlepsze, czy najgorsze, ale to punkt widzenia zależy od gol, będzie nie spalony. Pięknie. Więc postaramy się wygrać ten mecz. Paziet jest dobry, czy Paziet? Dobrze mi się nim gra. To wam powiem. Dekita ma zajebistą siłę. 93 siły Dekita. Wielki koksu, zajebiste główki, odbiór słabszy, ale nie przeszkadza. Ale kurwa, sorry, przez przypadek. Wszystko było przez przypadek, dobra. Salvio zagrywa do środka do Labiat. Labiat traci Kabaj. Fanny przejął piłkę, ale znowu Eder przy piłce, jest Mangala. Mangala przedarł się, ale przeciwnik ma piłkę. Aleksandrini, ajajajajaj. Nie powinien umkiwać w tym sektorze boiska, ziomek mi jeszcze podał. Aleksandrini. Hauri. Rzucenie do Payeta. Ale John go przepcha, nie wiem czemu. Żeby był szybki, to jeszcze silniejszy, więc to jest z góry stracone na porażkę. Akcja zawsze tak się kończy przegraną, to każdy wie. Flamini. Auri. Zagranie do Sisse. Sisse! Obok bramki. Zepsuje Sisse. I to pierońsko. W sensie słabo gra, ale że ma full zgrania, 10 na 10 tego zostawiłem, bo Aurim się spoko gra. Auri. Thierry Auri! Bramkarz. Rui Patricio, tak? Tak. No może z autu. Komu by to zakryć? Thierry Auri. Stracił. Kabaj. Flamin. Payet przy piłce. Payet się uwolnił. Dorzuca. Sisse! Nie zasłabł. Żeby coś ugrać z tym składem, muszę mieć lepszego napastnika, bo ten nie radzi sobie właśnie z główkami. A ja często wrzucam, że na tej formacji to jest
Najlepszą taktyką właśnie dośrodkowania rań na skrzydle i wrzut Mangala. Kabaj. Aleksandrini. Zagranie do Auriego. Thierry Aury! Poprzeczka! Jaki szpech. Fuck, mieliśmy dwie dokonane sytuacji. Cię teraz Aury to zepsuł, bardzo zepsuł. Jest Eder. Kontra Diakite. Eder. Fanny, piękny Fanny, duży jest, więc nie ma co narzekać. Flamini. Kabaj. Sisse. Sisse. Sisse! Mogę grać. Nie wyszło tak jak chciałem, dlatego jeszcze nie strzelałem właśnie z podkręceniem matów. To jest tak się dobrze strzela jak w FIFA 12. Jaki fart! Ale trzeci miał pecha. Dorzucanie do Royale. Jak wiemy, Diakite to bestia w powietrzu, bestia w odpychaniu, szeroki, dobry. I kurwa, Labiat strzela nam gola na 1-0. Nie chcę picia, sorki. Pięknie Labiat, ma 4 sztuczek i 5 słabszych nogi jak De Bruyne. Albo De Bruyne. Francuski ten skład kupię sobie jeszcze chyba napastnika. W tym składzie nie będę nic zmieniał. Będę robił kolejne z ligi chyba hiszpańskiej, już mam tam paru zawodników. Tylko ten z hiszpański będzie taki dobry, żebym kurwa wygrywał, a nie tracił kolejną bramkę jakimiś ciotami, co grać nie umieją. Cholernie głupia gra, jak to można przegrywać? No, mam przytkany. Auri, kurwa. Labiat, jest Kabaj. To formacja też mi się źle gra. Nie wiem jaką formację grać. Dobra, to jest moje. Jak ja mam akcję, to wiecznie jest coś na przeciwnika. Wiecznie przeciwnik ma piłkę. Czemu? Nie wiem. Czemu masz Labiadem strzelasz wolnego? Zobaczymy, czy ci się to uda. 100 lat się zastanawiam. Rufier broni bardzo dobrze takie refleksowe rzeczy, ale już takie na wyciągnięcie daleko nie jest słabe. Znowu faul, sędzia pomaga przeciwnikowi. Nasz team nie jest w stanie po prostu wygrać i no. Komputer raczej przeciwnik nas robi, to mogę powiedzieć. Fan. Payet. Nie wyszło mi to. Prawie mi wyszło. Mógłbyś to mocniej kopnąć. Było blisko, niebezpiecznie. Rezrufier. Tingler. Mamy gal. Jestem dzisiaj po rajdzie, jestem zmęczony, gardło mi trochę boli, to chyba pewnie słychać. Czy nie boli mnie, tylko taką po prostu katar mam. I po prostu jestem wykończony w tym rajdzie, szliśmy na kurwa głupią górę, żeby do nią wyjść, jeszcze żadnych widoków konkretnych nie było. Musimy się męczyć i zaraz zejść. Bez sensu, jeszcze raz. Bez sensu. Aż to Payet zrobił. Dignę, ale źle. Za głęboko. Przeciwnik odda nam piłkę i możemy próbować jakąś akcję. Bujatyki mi też nie wychodzą. Kontratak jest Rodrigo. Był zajebisty w FIFA 13. Ale przeszedł piłkę i Rufier rozpoczyna grę Thierry Aury. Ja na przykład takich graczy, którzy odciągną 10 zgrania, czyli tą strzałkę lojalności będę zostawił w klubie. Ponieważ chyba żebym tak cię dostał, ale 10 meczy takimi ciotami nie ugram, nie ma szans.
Myślałem, że mi się będzie lepiej grało, ale widzę. Używa. Remiego sobie kupię, to jest chyba dobra myśl. Bo jest szybki i podobno dobry. Tylko jest drogi, bo jest Barknot Premier League, więc... I Benax mnie zdany. Jeszcze jest Menes do kupienia. Nie wiem, zobacz. Bo na razie taki francuski schodni będę to bym grał. Jeśli nie gra do dupy, to może się przyzwyczai. Kabaj. Auri. Auri! Kurwa ma. Jak nie trafił debil. Mecze są do za długie chyba. Pierwszy mecz i on będzie właśnie robiony z komentarzem na żywo. Czyli komentarzem całego meczu. Będę się starał robić tak jak... Po prostu ucinać filmiki. Nie wiem zresztą, sam kurde nie wiem. Eder! Przestrzeń. Czy same gole, czy akcje gole, czy jak pelkę damy, czy cały mecz jak... lubiłem robić. Tego nie mogę wam powiedzieć, gdyż nie wiem. Czy wielu osobom się nie wyświetla dalej te filmy moje? Bo jeżeli wiecie, jeżeli nie wyświetlają się wam filmy wszystkich youtuberów, piszcie sobie w Google, raczej w YouTube'a, jak to zrobić, bo tam wystarczy zaznaczyć pewną opcję w tam ustawieniach, ponieważ już nie pokazuję wszystkich filmów wszystkich youtuberów, więc powinno te subskrypcje dawać, to skoro ktoś to znaczy, że nie chcecie oglądać. Bez sensu, bez sens, jeszcze raz bez sens. Ale ja nie jestem programistą YouTube'a, nie jestem ich googlowskim programistą, menadżerem itp. itd. Bo... jest bardzo stratne to, że tak jest. I teraz Sisa nie ma szans, co słaby. Ale za Uri! Fuck. Długie te mecze. Strasznie długie. Kontowaniem to się człowieka męczy, jak nie wiem. Bardzo. Bardzo dużo trzeba gadać, grać, skupiać się. Nie wiem jeszcze, kim zacząć z wami karierę. To też jest mi taki z jednym moich problemów. Fanny! Karny! Jest karny, rzut karny, kto wykonuje Auri. Zobaczmy to jeszcze raz. Fanny wybiega, chce dorzucić, ale go przytrzymuje. Mamy karnego Sisse. No, Auri. Thierry Auri. Thierry Auri! Gol, gol, Auri! 2-1 i jest nadzieja na remis, jest nadzieja na wygraną nawet. Więc zabieramy się do roboty i to staramy się zrobić. Auri ledwo co zmieścił, ale by się to udało. Więc jest fajnie, jest ciekawie. Fuck. Przepraszam was bardzo serdecznie. Jeszcze raz was przepraszam. Rodrigo. Zagrywa na pamięć, ale Flamini się odnalazł. Zagrywa do Payeta. Fanny. Flamini. Johnem masz szans. Na przykład jeżeli macie problemy z kondycją, to róbcie sobie tak, że miecie dwie drużyny i na rezerwie tych, którzy są z tej zmęczonej drugiej drużyny. Żeby oni sobie odpoczywali. Sisse. Rzucenie. Thierry Henry! Gol! Thierry Henry! Mój bohater. Jest! Jest! Thierry Henry, znakomicie. Co robię? Piękna wrzutka Sisse i Henry. 4-4-2 jest fajne na wrzutki. Kupię sobie jakiegoś dobrego nagłówki. Albo nie kupię sobie. Do tego kroku jak jest. Zacząć karierę też nagrać dla was. Chciało się, ale ładnie jaki to.
Ale się ścina, kurwa mać. Spokój, Game Boostera nie włączyłem. Nie, jakieś aktualizacje się pobierają. W ogóle to się tnie, ta gra. Jest zależna. Kabajs, pięknie zagranie. Thierry Aury będzie hat-trick. Thierry Aury! Jaka brama! Thierry Aury! Jakiż hat-trick, jakaż brama. Wow, z podkręceniem, więc... Jeżeli ktoś mówi, że tutaj podkręcenie jest słabe, to się myli. Czemu to się zacięło? Taki piękny gol, nie mogę powtórki zobaczyć. Zajebista bramyczka. Pięknie Thierry Aury hat-trick. Ja nic nie zrobiłem, ja nic nie zepsułem. Ja nie wyłączyłem się. Thierry Aury zawodnikiem meczu. Wygraliśmy mecz. Koleś się poddał, ale chociażby pokazał, jak strzeliłem tego pięknego gola. W takim razie się żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Też będziemy grać z tym składem. Za chwilę właśnie. Poszukam tego napastnika i się widzimy za chwilę. Czy ja za chwilę nagrywam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye bye.